Elo, elo. Dzisiaj pierwszy raz jestem na jeleniowskich ścieżkach. Miejscówka polecana przez wielu rajderów, więc postanowiłem, że sprawdzimy. Ok, jesteśmy pod trasą Licho. Trasa naprawdę mega. Jedyna czarna trasa tutaj. No i faktycznie i kolor jest adekwatny do stopnia trudności. Lecimy. Mam nadzieję, że na raz kolej pójdzie. Górna część stricte techniczna, z kamieniami, ciasnymi zakrętami. Dół trasy flowowy, z hopkami. Tak za pierwszym razem gdzieś przestawiło koło. Taki konkretny gardenik. Tym razem poszło gładko. I skorzonka. Na razie. Teraz pierwsza kładka. Mniej więcej wszystkie są takie szerokości. Na spokojnie. Rock gardeny chyba za nami. Bandka, bandka. I bandka. Kolejna kładeczka. I siu. Hopka. To było fajne. Bandka. A tu jeszcze troszkę kamyczków i zaczną się kładki. Pierwsza. Była taka najdłuższa i najbardziej wyeksponowana z dropikiem. Kładeczka zakończona dropem. I cyk. Kładki zakończone. I teraz kopeczki. Pierwsza hopka. Puszczamy hamulec. I cyk. I lecimy na kolejny. Troszkę za szybko. I już. Pięknie. Idealnie. Teraz będzie taka trochę ślepa chodka, ale bardzo panicznie leci. Trochę za mocno. Mogę szybciej. I teraz będą takie dwie. Jedna po drugiej. Powiedzmy najbardziej trudne technicznie. Hop. Hop. Druga idealnie. Do pierwszej by się korba przydała. I na końcu jeszcze jedna mała. I mamy to. Licho. Mega traska. Dobra. I sobie na koniec lecimy. Trzygłowa, nie trójgłowa, jak to mówiłem. Też drugi raz będę leciał, więc bez szału. Dobra. I co? Była trochę płatka. Trzeba się trochę ponapędzać, żeby coś tam pojechać. Dzień. Trochę kamyczki. Tutaj też góra jest bardziej kamienista. Dół
prawie są jakieś takie. Może tutaj może przystawić. Mam taką górę, którą muszę przyznać. Jeśli to bardzo nie pójdzie, jest to spoko. Teraz chyba będzie. Ale to płaszczynie. Krzyżowanko ze strumykiem. Tutaj taki płaski element. Zaraz przyjdziemy do tej części bardziej slow. Jak tutaj można łapać teraz już flow. Jeszcze jedna hopka drewna. Sympatyczna. Szybka trasa, bardzo. To już puszczamy kiedle i ile fabryka dała. Bańki można się fajnie sklejać, dobrze trzymają. Ooh.